Cześć, tu Agnieszka Kołodziejska i Wojciech Hera. To jest podcast Dobra Rozmowa, którego partnerem jest T-Mobile. Dzień dobry wszystkim kochanym słuchaczom i tym, którzy są z nami od samego początku i tym, którzy pojawili się ostatnio. Zapraszamy na kolejny odcinek, którego temat będzie chyba lekki, łatwy i przyjemny. Tak mi się wydaje. No, to chyba nawet będzie szło zgodnie z taką ostatnią tradycją lżejszych tematów. Ale obiecujemy, że do takich poważniejszych też wrócimy. Ale chyba przyszła wiosna, więc możemy tak, no właśnie, milutko. No właśnie, bo przyszła wiosna i przyszedł ten czas robienia na przykład porządków w piwnicach, w garażach, takiego odgruzowywania się. Porozmawiajmy więc o przydasiach, o tym wszystkim, co gromadzimy w swoim życiu przez bardzo długi czas i o tym, co nazywamy właśnie przydasiami, bo trochę usprawiedliwiamy się, zostawiając jakieś rzeczy, że to się jeszcze przyda. Ale żeby usystematyzować jakby nazewnictwo tego wszystkiego, to ja proponuję na samym początku dzisiejszego odcinka posłuchać tego, co o przydasiach mówi pewna słuchaczka. Ja na to mówię przyda się i pochuje, czyli przyda się i pochuj to masz, bo moja mama świętej pamięci już zbierała wszystko, co się dało. Nawet płaszcz, który sobie uszyła na zamówienie u krawca, skórzany, który wisiał w piwnicy, w szafie tak długo, aż spleśniał, ale w dalszym ciągu był jej potrzebny. A teraz na podobieństwo mamusi wzięłam sobie męża, który też ma mnóstwo przydasiów i pochujów. I pytam się, pochuj ci to. No właśnie, nie tylko przydasie, ale także pochuje, w zależności od tego, jakie pytanie postawimy osobie, która gromadzi. Czy ty jesteś osobą, która gromadzi przydasie i pochuje? Absolutnie gigantyczną ilość. Mm-hmm. Ja mam głęboko zakorzenione takie zachowania kompulsywne. I tak jestem lepszy w tym wszystkim niż mój świętej pamięci dziadek. I odgruzowywaniu jego garażu to mógłbym opowiedzieć pewnie tutaj cały odcinek. Nie zrobię tego, ale na pewno kilka fragmentów wrzucę. Ale to było charakterystyczne, tak? On był pokoleniem jednakże wojennym. W związku z czym przekonanie do tego, że nic nie można wyrzucić, bo wszystko jest absolutnie potrzebne, było dość naturalne. Był niestety gościem korzystającym z darmowej służby zdrowia i refundowanych recept. W związku z czym jak po jego śmierci sprzątaliśmy jego mieszkanie, to nagle otworzyliśmy taką gigantyczną szafę w przedpokoju, która wyglądała jak hurtownia farmaceutyczna. O matko. Znaczy on tam miał po prostu zgromadzone wszystkie możliwe ilości lekarstw. No bo jak tylko szedł do lekarza i dostawał refundowane leki, to jej oczywiście pobierał wszystkie. To było niesamowite. Jak wszystkie, część jeszcze z nich były dobre, więc musieliśmy w takie wielkie torby spakować i wywieźć do hospicjum. Natomiast to było taki moment pod tytułem gigantycznego gromadzenia. Więc aż tak to nie mam, ale gromadzę. Ale sprawa z lekami to jest w ogóle ciekawa i nawet dosyć śmieszna, bo jeden z moich byłych partnerów kiedyś został przeze mnie zmuszany, żeby zrobić w takim pudełku z lekami, które mieliśmy, porządek. I jak zobaczyłam, jak on robi ten porządek i oddziela leki przeterminowane od tych, które jeszcze mają datę ważności aktualną. I jak zobaczyłam jego smutną minkę, jak on mówi, o Boże, tyle wspaniałych leków nam się zmarnowało, to pomyślałam sobie, no serio? Naprawdę? Ale faktycznie tego u nas jakoś nie było bardzo dużo, aczkolwiek no jest. No, faktycznie kupujesz coś albo jakieś suplementy, potem tego nie bierzesz regularnie, więc to się przeterminowuje. A wiadomo, że jest, znaczy no nie wiem, no ja uprawiam zdecydowanie prokrastynację, znaczy, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład właśnie odgruzowanie jakiejś piwnicy. Piwnica, którą odgruzowywałam wczoraj, to w ogóle śmiesznie się złożyło, zbiegło w czasie z tym podcastem i z tym odcinkiem. Ja miałam tę piwnicę odgruzować już z rok temu. Ja tego cały czas nie robiłam, bo jakby przerażała mnie skala tego działania tam. I rzeczywiście to było tak, że jak otworzyłam drzwi, to prawie wypadła na mnie zawartość z tej piwnicy. Jakieś złożone szafy, jakieś listewki, Junkers, słuchaj, wiesz, taki do podgrzewania wody. Akordeon znalazłam, który dostałam od mojego brata ciotecznego kiedyś w prezencie na urodziny, jak byłam dzieckiem. W ogóle muszę zadzwonić do niego i zapytać, Dareczku,
Czy masz dzisiaj pomysł, dlaczego wtedy dałeś mi w prezencie akordeon? Domyślam się, że to może być jakaś nasza pamiątka rodzinna, ale dlaczego dostałam akordeon? Czy on naprawdę wyobrażał sobie, że mój talent muzyczny jest jakikolwiek, że ja będę grała na tym? Nie wiem. Ale ja mam tak chyba pół na pół, myślę sobie. Dużo zostawiam i wydaje mi się, że się przyda. Moja mama też to robiła, ale to pokolenie naszych rodziców czy naszych dziadków wydaje mi się, że robiło to dlatego, że w ich czasach było permanentnie czegoś brak. Mhm. Prawda? Więc jeżeli moja mama, otwierałeś jej lodówkę, jej zamrażalnik, to tam były kostki masła po prostu jak pudełko domino. Rozumiesz? Mhm. Pełno. Zamrożone, przecież to się nie zepsuje, jak jest zamrożone. To nawet tłumaczy tę historię z poprzedniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o moim koledze, który kiedyś zjadł kostki masła, myśląc, że to lody. Na weselu. Tutaj nawet widzę, że twoja mama przygotowywała mu już takie prawdziwe mrożone masło, żeby nie musiał rozmiękczonego zjadać. To bardzo życzliwa jest osoba. Rzeczywiście, rzeczywiście. No ale tak, to tak jak powiedziałam, to chyba wynikało z tych permanentnych braków wszystkiego kiedyś, więc jak już coś mogłeś kupić w dużej ilości, to po prostu się to trzymało, zostawiało i tyle. A dzisiaj jest chyba troszeczkę inaczej. Myślimy sobie, dobra, to się może przydać, ale z drugiej strony, dobra, nie wariujmy, przecież wszystko jest dostępne. Wiele rzeczy jest niedrogich. Tylko z trzeciej strony jest coraz powszechniejsze takie podejście, żeby jednak dawać rzeczom drugie życie. Ale to jest w ogóle inna para kaloszy, prawda? Mhm. Bo nie zawsze chomikujemy po to, żeby dać drugie życie. Jeżeli tak robimy, że rzeczywiście te stare rzeczy wysłużone zostają i postanawiamy sobie, dobra, naprawię to, zaceruję to i to się rzeczywiście przydaje, okej, ale jeżeli zostawiamy i właśnie jest taka wieczna prokrastynacja, czyli po prostu nie dzisiaj, jutro może, a potem wiesz, a potem za 10 lat zaglądasz do piwnicy i nawet nie pamiętasz, co to było, do czego to było i dlaczego to miałeś. To wiesz co, to ja myślę, znowu tutaj są dwa wymiary. Drugie życie tak, ale drugie życie często oznacza, że to nie ty musisz je dawać. Mhm. Że czasami dokładnie przekazanie innym osobom to jest najlepsza forma na to, żeby dawać drugie życie. I tutaj bardzo dużo pewnie będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, nie wyrzucaj, ale mimo wszystko zastanawiaj się, że skoro tobie to nie jest potrzebne, to komu i do czego to może być potrzebne. I to jest bardzo ważny element. Natomiast u mnie najgorszą częścią z przydasi jest nie tylko niewyrzucanie, ale również robienie zakupów. Bo to również ja mam gigantyczną ilość zbędnych rzeczy w domu, dlatego że ja robię zakupy kompulsywne. Tak? Znaczy jak mam kupić, nie wiem, kabel do ładowania telefonu, to ja nie kupię jednego. Nie ma szans. Absolutnie nie ma szans. Znaczy ja wejdę do sklepu internetowego i zamówię 5 kabli. Na zapas. Na zapas. Jak zgubię. Jak będzie mi potrzebny. Po to, żeby mieć jeden w samochodzie, a drugi i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że wiesz, problem później polega na tym, że ja potrzebuję jeden, na przykład kolejny, bo w samochodzie mam, tu mam, tam mam i tak dalej. I dalej kupuję 5. Mhm. Karolina na przykład, zawsze się śmieje, mam taką małą pasję. Zresztą zapraszam was wszystkich, którzy chcieliby ją też kontynuować. Jest taka grupa na Facebooku Foldermania. To są ludzie, którzy gromadzą noże składane. No bez jaj. Scyzoryki. Okay. Ja mam folderów, bo to się ten nóż składany nazywa się folder. Mam pewnie lekko licząc, nie wiem, z 15. W sensie, że jak jadę na biwak i potrzebuję wziąć ze sobą nóż, to ja się zastanawiam, który. Bo wiadomo, że muszę mieć jeden normalny, czyli taką, nazwijmy to, harcerską finkę. Dodatkowo zastanawiam się, który nóż składany mam wziąć, więc później myślę sobie, że wezmę 3. No i tak się zaczyna. To w ogóle przyda się na wyjeździe. To jest w ogóle temat rzeka. Jak się pakujesz, ja pamiętam, jak się pakowałeś na wyjazd do Azji. Tak? Znaczy, ja byłem przerażony, że ty mówisz o tym, że masz za duży plecak i że weźmiesz mniejszy. Czyli to 43 tam, czy 44 litry, tak? Mi się jeszcze nie zdarzyło. Znaczy, jakby... No wiesz, no ja mam taką zasadę, że ja nie lubię dźwigać. To jest najgorszą rzeczą na świecie jest dźwiganie. Ktoś powie to sobie, walizkę weź na kółkach. Dokładnie. Tak? No to spróbuj potem po plaży ciągnąć tę walizkę na przykład przez kilometr. Jeżeli musisz dojść przez dżunglę do plaży, do swojego hostelu, który jest przy plaży. No litości, no proszę cię. No. To już wolałabym łódką dopłynąć albo na tej walizce w ogóle, wiesz, podryfować. Więc plecak jest oczywiście
oczywiście o wiele bardziej wygodny. Więc ponieważ ja jestem wygodna i nie lubię dźwigać, no to staram się, żeby to było jak najlżejsze. I mimo, że ty uważasz, że ja i tak wzięłam mały plecak i ty byś się w to nie spakował, to ja przyjechałam i okazało się, że przynajmniej 4 ciuchy były nietknięte w ogóle, a miesiąc mnie nie było, nietknięte. I też było parę takich rzeczy, których w ogóle nie wykorzystałam, więc to mnie uczy do kolejnego pakowania się, do kolejnych podróży. Ale jak ustalaliśmy, że będziemy nagrywać właśnie taki odcinek o przydasiach, to ja sobie uświadomiłam, że ja mam wielkie pudło plastikowe w domu, które się nazywa w ogóle przydasie. Mhm. I to są właśnie przydasie podróżnicze. Takie tylko. No bo jakby cała reszta rzeczy, które ewentualnie gromadzę w domu, no to są takie, wiesz, no trudno nazwać przydasiem na przykład skrzyneczkę z nićmi i igłami, tak? I nie wiem, agrafkami. No to jest potrzebne po prostu co jakiś czas. Mhm. I ja rzeczywiście z tego korzystam, więc trudno to nazwać przydasiem albo gromadzeniem. No nie mam hopla i nie mam na przykład... Znaczy mam nici w każdym możliwym kolorze oczywiście, bo nie wiadomo, które się przydadzą kiedy, ale bez przesady. Natomiast przydasie podróżnicze rzeczywiście są i jest tego sporo. Ja mam noże składanych mam 4, przy czym 2 są identyczne. Mam jednego Smith & Wessona, takiego, wiesz, fajnego, bardzo, bardzo taki fajny, chociaż zaczął mi rdzewieć, nie wiem dlaczego. Bo nie olejujesz. A widzisz, być może. Mam też opinelka, no to jest taki klasyk, to pamiętam, że przyjaciel dał mi w prezencie na wyjazd, żebym była bezpieczna i żebym spała z nim pod poduszką w hostelach. No i jakieś tam jeszcze takie też szwajcarskie scyzoryczki a la multitool i tak dalej. A nie, to jeszcze multitoola mam, multitool się nie zalicza. To tych nie liczę. Nie, znaczy, dobra, to mam 2. Multitooli też mam ze 4, a Victorinoxów to już w ogóle nie zliczę ilości, okay, ale to jest zupełnie inna kategoria. Czyli 2, ale w tych... Tam są dopiero dziwne rzeczy. Gdybyś zajrzał do moich przydasiów podróżniczych, to tam są dopiero dziwne rzeczy. Tam jest linka spadochronowa, która służy jako linka do suszenia prania, bo jest najlżejsza. Nie plącze się za bardzo, no jest w ogóle super. Tam są miniaturowe dosłownie żabki, takie te klipsy do prania, no nie? Tam na przykład są haczyki samoprzylepne. Takie plastik, najlżejsze z możliwych oczywiście, nie? No bo kwestia jakby zminimalizowania wagi bagażu to jest mój priorytet zawsze. Co tam jest jeszcze? Po prostu jakaś masa jakichś takich rzeczy, jakieś woreczki strunowe, woreczki wodoodporne, jakiś mały dry bag, średni dry bag, duży dry bag. No to jest rzeczywiście tutaj na tym punkcie mam hopla i faktycznie bardzo rzadko korzystam z większości z tych rzeczy, też nawet w podróży, no ale jest i nie wyobrażam sobie, żeby to wyrzucić. No a skoro mówimy o tym, że korzystamy bardzo rzadko, to myślę, że to jest moment na kolejną głosówkę. Cześć. U mnie jest tak, że ja rzeczywiście mam sporo rzeczy takich, które czasem są durnostojkami, ale pięknymi durnostojkami, więc nie takim byle czym, byle było. Ale często mam też rzeczy takie, jak na przykład ten koszyk na zakupy z powłoką termiczną, żeby to, co ma być zimne, było nadal zimne. Kupiłem go kiedyś w jakimś tam sklepie mydło i powidło za 10 zł i leżał 2 lata nieużywany, aż przyszła do mnie koleżanka i powiedziała: słuchaj, masz jakąś taką torbę termiczną? I ja wtedy wjechałem na cały na biało, na białym koniu i powiedziałem: proszę bardzo, mam, tylko oczywiście do oddania, bo to moje przyda się. Jeśli chodzi o kable, to oczywiście jest to straszliwa rzecz z jednej strony, a z drugiej już nieraz zdarzył się ktoś, kto zapytał: a masz może taki kabel, wiesz, z tym wejściem do Noki? I ja wtedy wyjmowałem moją skarbnicę kabli i mówiłem: proszę bardzo. Więc to, co z jednej strony jest czymś potencjalnie nieprzydatnym, okazuje się często czymś, co jest przydatne i co jest niedostępne, bo wszyscy już pomyśleli, że to jest byle dziadostwo i wyrzucili, a komuś nagle jest to potrzebne. No, chciałabym wrócić do tych kabli, o których ty też mówiłeś, że kupujesz 4 albo 5 zamiast jednego, który potrzebujesz, ale to na przykład skutkuje tym, że jak kiedyś tutaj przyszłam do ciebie i wyjeżdżałam na te Filipiny moje i kompletowaliśmy mi, wiesz, tam sprzęcik i mikrofonik, żebyśmy mogli się połączyć na żywo i też nagrać jeden odcinek, no to też nagle wszystko miałeś. I statywik, i taki, i śmaki. Więc rzeczywiście u ciebie było wszystko. I to, że ty mi to pożyczyłeś, nie spowodowało żadnego uszczerbku u ciebie. W ogóle. Znaczy, to jest jedna z ważniejszych funkcji przydasi. Można wjechać cały na biało. Z takich, jak powiedziałaś, o rzeczach turystycznych, najbardziej moim zdaniem zaskakujących moich znajomych rzeczy, mam taką matę,
solarną z USB do ładowania, czyli mam ładowarkę solarną po prostu, okay. taką matę turystyczną, którą rozkładasz, ona jest dość spora. I Storma, jakby ktoś chciał kiedyś znaleźć sobie. I to jest rzecz, która absolutnie rozwala na wszystkich wyjazdach znajomych, typu na przykład leżymy sobie na plaży w chałupach, ktoś mówi, kurczę, rozładowuje mi się telefon, a ja wtedy Stormy plażowej wyciągam matę do ładowania solarną wow. i mówię, bang. Ale to jest coś takiego jak ta historia o tej torbie termicznej, tak? Powiedzmy sobie szczerze, najbardziej idiotyczna rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Oczywiście bardzo przydatna w takich ekstremalnych sytuacjach, ale faktycznie o kabelkach. Jacek, czyli mój landlord, który... Zabiorę cię po tym nagraniu do takiej części w piwnicy, która jest jego składzikiem przy Dasiu. On jest gościem, który gromadzi absolutnie wszystko. Ale też jest gościem no, starszym od nas, więc ma taki pewnego rodzaju pewnie przywilej z poprzednich lat i ma w ogóle taki moment, nie kupujmy, nadawajmy drugie życie. Starajmy, teraz robił domek w ogrodzie pod grilla, więc wykorzystywał różne stare rzeczy. To jest cudowne. Ale kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, Wojtek, czy masz może kabel do iPhone'a jedynki, tam dwójki, ten taki płaski. Mm-hmm. I ja wtedy... otworzyłem swoje wielkie pudło, właściwie jedno z 16 pudeł z kabelkami, znalazłem i on tak spojrzał na mnie z takim naprawdę podziwem, że wszedłem, wiesz, do klanu Przydasiów. Okay. I on powiedział, no widzisz Wojtek, właśnie po to się trzyma te rzeczy. Ale to przezabawne, że on w ogóle potrzebował kabelka do jakiegoś pierwszego czy drugiego iPhone'a, kiedy mamy którego 16 już teraz, tak? Tak, no myślę, że mógł odkryć sobie, bo one też pamiętaj, że były do tych, do iPodów, tak? Te akcesoria, z których się puszczało muzykę, więc obstawiam, tak, że to było, pamiętam. U niego to mogło być muzyczne nawet bardziej, ale miał taką potrzebę, żeby sobie w ten sposób zrobić i ja go faktycznie tutaj załatwiłem i powiedziałem sobie, mam. Ostatnio na przykład też szefowa Karoliny, Aneto, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, była u nas na spotkaniu i powiedziała, że znalazła z Antkiem, czyli ze swoim synem, płyty DVD ze starymi filmami, które bardzo by chcieli obejrzeć, których nie ma na platformach streamingowych, a znaleźli jakieś tam swoje ulubione, i ale nie mają magnetego, nie mają odtwarzacza CD, znaczy DVD. I ja powiedziałem, dajcie mi 3 minuty. Zszedłem do garażu, przyniosłem, Karolina spojrzała na mnie i powiedziała, skąd to masz? Ja mówię, no mam, no jakby to są takie rzeczy, które 16 razy już to powinienem wyrzucić. Kompletnie bez sensu leży, ale jednakże ktoś się znalazł i tutaj dokładnie jakby nam, że tak powiem, dał motywację do tego, żeby znowu nie porządkować, no bo się w końcu przydało. Ale okej, to przynajmniej rzeczywiście ten przydaś się przydał. Ja teraz na urodziny, które miałam niedawno, dostałam od mojej sąsiadki bardzo spersonalizowany prezent. Ktoś, kto mnie dobrze zna, wie, że jest tylko kilka rzeczy na tym świecie, których szczerze nienawidzę. Jedną z tych rzeczy jest karaoke. Ja mam takie specyficzne poczucie cringe'u, kiedy słyszę, jak inni śpiewają. Nigdy w życiu sama bym nie zaśpiewała. To jest... Ludziom się wydaje, że potrafią śpiewać. Nie potrafią, nie powinni. W ogóle powinno się zabronić, strzelać do nich z takich plastikowych kulek po prostu, które bolą. No i dostałam... Zestaw karaoke? Aha. Z mikrofonem. I aha. Z płytą, słuchaj, DVD, na której jest, są te różne tam, nie wiem, piosenki. To jest cały taki program. I ja mówię, nie mam odtwarzacza DVD. A potem pomyślałam sobie, kurde, jednak ją okłamałam, jednak mam. Ponieważ nie wiem po co, zostawiłam taki zewnętrzny napęd. Miałam kiedyś laptopa, który nie miał napędu, CD-ROM-u, tak to się nazywało. I ja kupiłam sobie taki zewnętrzny podpinany przez USB. No i niestety mam. Także obawiam się, że być może trzeba będzie kiedyś tego użyć, żeby chociaż przyjemność jej sprawić, że kupiła mi złośliwie taki prezent spersonalizowany. No, ale faktycznie, no mam i nigdy tego nie użyłam. Być może to będzie pierwsze użycie tego zewnętrznego napędu. To w sytuacjach, w których przydają się, ale
Jakaś dziewczyna mi napisała, dosłownie jeszcze przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać. W moim przypadku zawsze jest tak, że po gruntownych porządkach, w trakcie których wyrzucam zbędne rzeczy, po miesiącu muszę kupić to, co wyrzuciłam, bo akurat jest mi potrzebne, pomimo tego, że przez lata nie było. Więc to w ogóle działa, to jest jakiś taki miecz obosieczny, no nie? Że, no dobra, no... Ale to musi być jakieś coś w stylu prawa Murphy'ego, no nie? Albo jakieś takie głupie prawo, które powoduje, że jak coś zostawisz, to się nigdy nie przyda, ale jak to wyrzucisz, to na drugi dzień będzie ci potrzebne. Ja to wytłumaczę, bo psychologia zna na to odpowiedź. To jest tak zwane uaktywnienie kategorii. Uaktywnienie kategorii polega na tym, że jakbyś chciała sobie kupić jakiś dziwny samochód, niech to będzie, nie wiem, Volkswagen Garbus, tak? Albo nie wiem, Ford Mustang. Jak jeździsz normalnie po ulicach, to nie widzisz zbyt wiele tych samochodów. Znaczy, jakbym cię zadał pytanie, ile jest, nie wiem, New Beetle na drodze, to ich nie ma. Ale w momencie, w którym podejmujesz decyzję, że kupię sobie New Beetle, to nagle jeździsz i co drugie auto, które cię mija, to jest ten samochód. I dokładnie tak samo jest z tą rzeczą. Znaczy, że ponieważ ją wyrzuciłaś, to sobie przypominasz w tym konkretnym momencie, że ją miałaś i masz żal o to, że musisz ją kupić. W każdej normalnej innej sytuacji byś po prostu poszła i kupiła i nawet byś sobie nie zadawała jakby pytania, czy to jest, czy tego nie ma, bo powiedzmy sobie szczerze, 3/4 przydasiów, to moim zdaniem my prędzej kupujemy coś nowego, a dopiero później, nie wiem, wchodząc do piwnicy, na strych, garażu, odkrywamy, że przecież już to mieliśmy, niż odwrotnie. Jeśli chodzi o zbieranie rzeczy, mam w domu 3 komody i 1 szafę rzeczy, które mi są potrzebne do szkoły, do prowadzenia zajęć. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, choć z reguły i tak jest tak, że muszę jechać i coś kupić, bo nie mogę tego niestety znaleźć. No tak. Ja nawet kiedyś wpadłam na pomysł, żeby katalogować rzeczy, które mam. Bo mówię całkiem poważnie teraz, to w ogóle nie jest żaden wygłup z mojej strony. Bo kiedyś katalogowałam, miałam Hopla na punkcie kina, zresztą do tej pory mam, ale kiedyś on był dużo większy i też miałam dużo więcej czasu, żeby oglądać filmy. Ja miałam, nie wiem, 2 ściany DVD. Z filmami. I ja je spisałam wszystkie w Excelu, bo ja chciałam wiedzieć, co mam, a czego nie mam i ewentualnie gdzie to jest, wiesz, w kolejności. No to alfabetycznie miałam w ogóle też poukładane, no nie? I ja się zastanawiałam w pewnym momencie, czy nie skatalogować rzeczy, których nie używam na co dzień, ale nie tylko po to, żeby wiedzieć, co mam, ale także gdzie to mam, ponieważ to jest największy problem bardzo często, że ty nie pamiętasz. Wiesz, że to miałeś. Wiesz, że to gdzieś odłożyłeś. To jest też taka kolejna rzecz, która mnie wkurza potwornie w życiu i w takiej organizacji, nie wiem, czasu, przestrzeni i w ogóle wszystkiego, że odkładam coś, co do tej pory mieszkało gdzieś zupełnie indziej, ale teraz będzie mieszkać gdzieś indziej. Przecież to jest tak oczywiste miejsce dla tego przedmiotu, że ja zawsze będę pamiętała, że to tam leży. Ni cholery. Ni cholery. Jak to przełożę, to już potem nie pamiętam, gdzie to jest, mimo że obiecywałam sobie, że zapamiętam, bo to jest takie oczywiste. I to jest... I to troszeczkę... To mnie wkurza, tak po prostu zwyczajnie ja się na siebie wtedy złoszczę. I zobacz, o ile prostsze byłoby życie, gdyby to skatalogować. Masz alfabetycznie przedmioty, które posiadasz i masz jakąś tam do tego dopisaną lokalizację, gdzie one są. No bajka. Tylko to pokazuje pewną twoją predyspozycję do tego, żeby utrzymywać porządek. U mnie główny problem jest taki, że ilość pudełek z przydasiami rośnie w bardzo prosty sposób, bo Karolina raz na jakiś czas się wścieka na mnie, że zostawiam wszystkie rzeczy po całym domu. Znaczy tu gdzieś położę, tam gdzieś położę, tam gdzieś położę, więc ona raz na jakiś czas kupuje nowe pudełko IKEA, zbiera po domu wszystkie rzeczy, to pudełko wrzuca do garażu i ona tam stoi. I ja trochę... I się piętrzą. Założenie jest takie, że przecież jak będziesz potrzebował, to se znajdziesz. Problem polega na tym, że czasami nawet tam nie idę, tylko uznaję, że czegoś nie ma i albo kupuję, albo odpuszczam. I po prostu tak jest. I ja wiem, to co ty mówisz na przykład, to tak samo się powinno, nie wiem, katalogować dokumenty w komputerze, pliki i tak dalej. Gdybym ci pokazał, ile mam folderów z napisem Pulpit, styczeń 2023, co w praktyce oznaczało, że po prostu już nic nie mogłem znaleźć na pulpicie, więc po prostu wszystkie pliki wrzuciłem tam. No i pewnie nigdy w życiu do tego już nie zajrzałem. Równie dobrze mógłbym właściwie wziąć, zaznacz wszystko i usuń.
I to jest niesamowite, że na przykład my też gromadzimy gigantyczną ilość przydasiów cyfrowych. No tak, danych rzeczywiście. Danych kompletnie niepotrzebnych, tak? Znaczy, nie wiem, ostatnio akurat musiałem faktycznie posprzątać trochę filmów z różnych rozmów i z nagrań. Wiesz, jaki miałem problem z tym, żeby skasować wywiad, który już jest opublikowany, już żyje swoim 17 życiem, a ja mam oryginalne pliki tam, nie wiem, z roku 2019, Hera on Air, wywiad z kimś. I patrzę na ten, wiesz, patrzę na ten plik i wewnętrzny ból, żeby wcisnąć usuń. Nie potrzebujesz go, tak? On już jest we wszystkich chmurach, jest na Spotify'u, jest na YouTubie. Już naprawdę jakby ten, mało tego, no to nie, no to jakby, a nuż może jeszcze kiedyś będę musiał go raz obrobić, przerobić i wyciąć z niego fragment. To sobie pobiorę, tak? A zastanawiałeś się nad okolicznościami, które mogłyby cię zmusić do tego, żebyś go potrzebował? Czy w ogóle jaka jest szansa, że ona... Zastanawiałaś się nad okolicznościami, w których będziesz potrzebowała boiler, stary? Co takiego mogłoby się pojawić, że nagle będziesz potrzebował? Albo akordeon? W którym momencie uznajesz, że akordeon może być ci ponownie potrzebny? Akordeon był prezentem, więc prezentów się raczej nie wyrzuca. Boiler był po prostu zdjęty, bo nagle przyszło miasto i powiedziało, teraz będzie pani miała sieć z sieci miejskiej wodę, więc można zdjąć boiler. No i on powędrował rzeczywiście do piwnicy. Ty wiesz, ile tam było też elektrośmieci? Ja jestem tak wkurzona, to w ogóle też pewnie jest wina mojego byłego męża, z którym tam kiedyś mieszkałam. Znaczy nie w piwnicy, tylko w mieszkaniu, do którego przynależy piwnica. No tam jest mnóstwo takich jego rzeczy, jakichś obudów do komputera, jakichś starych głośników, takich w ogóle rzeczy, których przeznaczenia nie jestem w stanie nawet zidentyfikować. W ogóle nie wiem, co to jest i do czego to jest. Więc przez niego będę musiała teraz jechać do jakiegoś Przoku pewnie kiedyś. A dodam, że ja mieszkam w Warszawie, mieszkanie jest w Łodzi, więc ja tam muszę znowu pojechać, znowu poświęcić któryś dzień, żeby to zrobić i żeby to wywieźć. 3 opony znalazłam na przykład w piwnicy. 3. Nie wiem dlaczego. No bo 4 się zepsuła, no i była wymiana opon. I te 3, tak. Znaczy jednym z największych problemów jest to, że my w momencie, w którym wymieniamy coś na nowe, nie podejmujemy decyzji dotyczącą tego, że to stare musi znaleźć nowego właściciela. Kropka. Mm-hmm. Tak? Tak, w jakiś sposób zniknąć. I takim klasycznym przykładem, jak teraz zaczęłaś o tym mówić, ja mam tam taki... Nie, dobra, już nie będę, bo tam mam takie wielkie pudło, w którym leży pewnie z 8 kamer cyfrowych, starych, jeszcze takie małe kasetki DV, które kiedyś były używane przeze mnie, no bo tam były w różnych projektach wykorzystywane. I w momencie, w którym się przesiadałem już na normalne kamery na karty, one były już wystarczająco stare, żeby nie mieć takiej wartości, że wiesz, jak je wystawię, to wezmę za nie miliony monet. W związku z czym trochę mi się nie chciało ich od razu, że tak powiem, wystawić na, nie wiem, OLX i sprzedać. Więc, a z drugiej strony były na tyle mało warte, znaczy były na tyle mało warte, że nie chciało się wystawić i też nie bolało, że ich nie sprzedasz, tak? Znaczy to nie jest tak, że nagle sobie masz taką świadomość, że tam leży 13 tysięcy złotych w sprzęcie i generalnie głupio. No i później z każdym kolejnym rokiem już nie ma szans. Teraz ja już muszę czekać kolejne 50 lat, aż one będą miały wartość muzealną. Tak? Tak. To jest dopiero ten moment, a powiedzmy sobie szczerze, one nie są z początku kinematografii, tylko z czasu, kiedy takich sprzętów było miliard na świecie. Więc generalnie prawdopodobieństwo, że nabiorą wartość jest żadna. Jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie, nie wiem, filmować na kasety DV, czy też DV, jakkolwiek byśmy na nie mówili, to możecie do mnie napisać, ja chętnie wam wyślę teraz kamerę. To taka w ogóle anegdota. Ale to wiesz co, skoro jesteśmy przy okazji oddawania w ogóle sprzętu, którego już nie potrzebujesz i tego typu rzeczy, to jest może dobry moment, żeby powiedzieć o tej akcji T-Mobile, którą robi i to jest kapitalna akcja. Tak, bo ona jest trochę o tym, tak? Ona jest o tym, że wielu z nas, zmieniając i przechodząc na kolejny telefon, tak? Znaczy, dostaliśmy, nie wiem, ofertę od naszego operatora, że możemy wymienić aparat na nowy. Ten stary jeszcze był dobry, tak? Jest często taki odruch pod tytułem zostawię go sobie, a często jako awaryjny, tak? Na przykład zostawię jako awaryjny i on sobie poleży. Po drugie, moja ulubiona motywacja,
będę miał dwa, będę mógł się przesiadać, tak? Ej, Jezus, no ja tylko raz w życiu pamiętam, że się przesiadałem, to jak kiedyś była taka strasznie niewygodna Motorola łamana i ona była strasznie ładna, to ją nosiłem dla szpanu, a oprócz tego miałem inny telefon i to był jedyny moment, kiedy nosiłem, korzystając z dwóch telefonów, tak? Ale kurczę, i my to mamy. W związku z czym T-Mobile szacuje, że my mamy w szufladach kilkadziesiąt milionów starych telefonów. Polacy? Polacy. Kilkadziesiąt milionów? Tak. Że szacuje się, że średnio mamy ponad jeden telefon na osobę, który leży w szufladzie. Licząc z tym również wszystkie telefony firmowe, tak? W firmach jest gigantyczna ilość telefonów służbowych, które wróciły i tak dalej. Ale one też bardzo często są wymieniane. Ale w domach ten można policzyć, jakbyśmy sobie policzyli od czasu, w początku telefonii komórkowej, tak? Jakby wiele osób podjęło decyzję, że stary telefon najpierw oddawali babci, później babcia dostała kolejny i ten pierwszy nie został dobrze przeznaczony. I teraz my chcemy je wszystkie odzyskać. W sensie T-Mobile chce wszystkie odzyskać, wykorzystać część części, ale przede wszystkim za odzyskane telefony przeznaczyć środki dla szlachetnej paczki. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zalega wam w domu jakiś telefon, bez względu na to, z którego on jest roku, jaki on jest, czy to jest smartfon, czy to nie jest smartfon. Może być najstarszym telefonem. Dokładnie tak. Ale jednakże komórkowym. Komórkowym. W sensie nie przynoście telefonów z tarczą. To nie jest to. Możecie zanieść go do dowolnego punktu T-Mobile, tam wrzucić go do specjalnego opakowania i jeżeli zbierzemy tych telefonów, w sensie T-Mobile, odpowiednio dużo, to przekażemy środki dla szlachetnej paczki. Nasza część środków już została przekazana w grudniu, a teraz akcja trwa do 30 czerwca, kolejny etap. Weźcie, ruszcie się, znajdźcie stare telefony, bo moim zdaniem ta motywacja, tak, która mówi, kurczę, warto zrobić dobro, tak? Dla ciebie to jest dzisiaj elektrośmieć. Tak. Gdybyś chciał go wyrzucić, nie możesz go wyrzucić do śmietnika, dokładnie, bo ustawa tego zabrania, więc... Więc go chomikujesz. A może warto otworzyć telefon, znaleźć tam starą Nokię, starą Motorola, stare, nie wiem, co tam jeszcze było, BlackBerry. O, to są telefony, które oczywiście z sentymentem na nie patrzymy. Nigdy nie rozumiałam fenomenu BlackBerry. Ale kurczę, no i tak z nich nie będziecie korzystać. Znaczy, nie łudźcie się, że dacie je wnukom, dzieciom i że one będą miały z tego fan. Tylko on nie musi być działający, nie musi być z sieci T-Mobile, co ważne, może być z dowolnej innej sieci wzięty wcześniej. Możecie go oddać, a T-Mobile przekaże środki dla szlachetnej paczki. No i to jest jakaś myśl, żeby być może też organizować sobie od czasu do czasu właśnie motywowane chęcią pomocy jakieś sprzątanie. Może to jest też dobry pomysł. Siema, dobro rozmówcy. Ja to bardziej bym podszedł do tematu z drugiej strony. Jak zajebiście jest nie mieć przydasi, ponieważ wcześniej tam nawet też moja jak się nabijała ze mnie, że tu zawsze coś zostawię, zachowam, a może na później przyda się, a to z sentymentu. Ale po wyprowadzeniu się z ostatniej chaty postanowiłem zredukować wszystkie rzeczy do minimum i jakże poczułem wielką ulgę, jak się tego wszystkiego wyzbyłem. Tym bardziej, że przeglądając te wszystkie rzeczy, połowie jak nie więcej nawet, o większości z nich nawet nie pamiętałem. Także tym bardziej jaki sens jest to trzymać, także gorąco zachęcam i polecam do wyzbycia się przydasi i rozdania tego innym. No właśnie, myślę, że to jest bardzo dobry taki czynnik testujący, czy coś jest nam potrzebne, czy nie. Jeżeli pamiętasz, że to miałeś, spoko, okej, dobra, spróbuj jeszcze potrzymać gdzieś, ale jeżeli jesteś o Jezu, skąd ja mam akordeon? To daj sobie spokój, bo to bez sensu. Mam takiego kolegę Piotrunia. Piotruń ma taką teorię, że raz na 10 lat w życiu trzeba wyrzucić wszystko, co się ma. Wszystko, pozbyć się po prostu wszystkiego i zacząć jakby żyć od nowa, bo my zarastamy tymi wszystkimi przedmiotami, tymi wszystkimi rzeczami. Ja może nie byłabym tak kategoryczna w tej kwestii, no bo jednak... staram się nie generować inaczej. Chciałabym żyć w sposób
maksymalnie ekologiczny, jak to jest możliwe w ogóle, wiesz, w dzisiejszym świecie, czyli nie kupować kolejnych ciuchów, tylko jednak może przerabiać stare, może coś z nimi innego robić, nie kupować kolejnego sprzętu, tylko wykorzystywać ten, który się ma. Wiadomo, że to nie jest do końca możliwe, bo jest postęp technologiczny, bo przytyłam i tamto już na mnie nie pasuje i tak dalej, więc to nie zawsze jest możliwe, ale jest coś w tym, że czasami trzeba się trochę odgruzować. To ja mogę powiedzieć, i to jest coś, co mnie diabelnie fascynuje. W poprzednie lato z Karoliną podjęliśmy próbę posprzątania garażu, który był zawalony strasznie, no bo jak się wprowadziliśmy tutaj, no to tam zostały wszystkie rzeczy, których nie udało się rozlokować w domu. I zrobiliśmy to w najprostszy możliwy sposób, czyli powiesiliśmy duży kartonowy plakat na płocie naszego domu. Na szczęście ta ulica, przy której mieszkam, jest dość ruchliwa i to ją trochę ratuje pod tym względem. I powiedzieliśmy, napisaliśmy, proszę się częstować. Mm-hmm. Taka garażówka. Rozdawka garażowa. Mm-hmm. I zaczęliśmy wystawiać wszystkie rzeczy, już nawet podczas sprzątania przed garaż. Największą motywacją, jaką w ogóle mieliśmy, to byli ludzie, którzy przychodzili i zaczynali brać. Mhm. Niektórzy nawet nam dziękowali, tak? Pojawił się pan, który powiedział, strasznie dziękuję za stary statyw fotograficzny, tak? To był taki statyw, który naprawdę już był bardzo stary. Miał pewnie jakieś tam nawet znamiona mikro zabytku, ale jakby, no sorry, leżał u mnie po prostu i się kurzył. Statyw do nut miałem, nie pytaj mnie skąd miałem statyw do nut na przykład, tak, ale miałem normalnie taki statyw do nut, więc to, ale już najbardziej cudowne było, jak wystawiliśmy też stary telewizor, nie kineskopowy, ale już taki płaski, ale jednak stary. Przyszły panie, zajrzały do nas tam do garażu, weszły i powiedziały, a pilota do tego telewizora macie? Powiedziałem, że nie mam, a nawet jakbym miał, to musiałbym gdzieś szukać w tych pudełkach. Powiedziałem, że nie, ona by, dobra. I też wzięły. I ilość rzeczy, które ludzie po prostu zabierali, meble ogrodowe, tak, które były dobre, one nie były zepsute, tylko były zniszczone, w sensie były drewniane do pomalowania i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, jakby no, my byśmy tego nie zrobili, by dalej stały w kategorii przydasiów, w kategorii, jak kiedyś będzie potrzebny dodatkowy stół ogrodowy, to go będziemy mieli, tak? Prawdopodobieństwo tego, że będzie, jest żadne. I to jest coś, co jest dla mnie turbo motywujące, tak? Znaczy jest grupa nawet na Facebooku, chyba Stop Śmieciarka jedzie. Śmieciarka, tak. W której można też ogłaszać się, co mamy do wydania, ale ta gotowość do tego, żeby się po prostu dzielić, tak? Mhm. Ja już kiedyś o tym wspominałem, ale zawsze są osoby, które będą potrzebowały rzeczy, które są dobre. A nam niepotrzebne. Totalnie. Ja jestem często bardzo zaskoczona tym, że wcale nie powinnam czegoś wyrzucać, tylko zwyczajnie ogłosić w necie, że mam coś takiego. Ja stworzyłam grupę na Facebooku moich znajomych, kiedy się przeprowadzałam z poprzedniego mieszkania. Właśnie stąd problem tej zagraconej piwnicy, ponieważ w poprzednim mieszkaniu miałam piwnicę ogromną. No więc jak masz miejsce to jest najgorsza do trzymania, rzecz. To po prostu masz graty. Koniec, kropka. Ja miałam nawet specjalnie kupione 4 wielkie regały, takie na takich profilach tych stalowych, czy tam jakichś, które, wiesz, trzymały to wszystko, więc ja nawet musiałam rozdać te regały, ale utworzyłam grupę i na bieżąco tutaj znajomych z Warszawy na bieżąco publikowałam, co mam do oddania. Czerwone kieliszki sztuk 6, 4 regały takie, jasne, coś tam jeszcze, jakieś płytki, przepiękne płytki miałam, które kiedyś gdzieś tam płytkowałam kuchnię w mieszkaniu, które kupiliśmy z mężem, potem to mieszkanie sprzedaliśmy, więc część płytek też została, też ktoś ode mnie wziął, bo no, w ogóle wiesz, jakby nie masz problemu z tym, że musisz to nosić,
gdzieś tam na śmietnik, ktoś cię przyuważy, powie, ale czegoś takiego nie można. Ja też nie wiem, naprawdę czasami nie wiem, czy wolno mi coś wyrzucić, czy nie. Mhm. Ja na przykład do tej pory nie wiem, co mam zrobić właściwie z tymi oponami, które mam w... chyba do PSZOK-u można je oddać. Mhm. Podejrzewam, że chyba raz w roku można coś takiego oddać też, bo oni to wszystko rejestrują. To nie jest tak, że się tam przyjedzie, wyrzuci i już to jest, nie? W ogóle nie wiem, czy kiedyś państwo byli w PSZOK-u, ale to jest dla mnie... Byłeś kiedyś, Wojtek? Prześmieszne doświadczenie. Tutaj w Warszawie byłam i wjechaliśmy samochodem na taką gigantyczną rampę, która była wagą, a potem zjechaliśmy. Pan zapisał wagę samochodu, że na przykład tam, nie wiem, 600... Nie wiem, ile waży samochód osobowy. Zależy, jak. Powiedzmy tonę, no. Tonę, no to tam tona 200. A później po wyładowaniu tych wszystkich rzeczy, które były różne, jakieś stare farby, jakiś malarski sprzęt, w ogóle coś takiego, trzeba było znowu wjechać i znowu się zważyć. I wtedy na przykład była tona 112, no nie? W drugą stronę. Załadowany tonę, a po wyjechaniu 900 kilogramów. No tak, powiedziałam tonę 200. Tonę 200 powiedziałam. A, tonę 200, okej. Okay. Czyli sobie odjęłam. No w każdym razie rzeczywiście trzeba było, on musi tam zaraportować, że taka pani Agnieszka Kołodziejska zostawiła w PSZOK-u tyle i tyle jakichś tam odpadów, tak? Tyle kilogramów na przykład, więc to jest w ogóle ciekawe doświadczenie. I tam są gigantyczne pojemniki, każdy do innego, czyli tam też się segreguje. To nie jest tak, że oni to od ciebie wezmą, ty zrzucisz jak na wysypisku śmieci coś. Nie, tam trzeba wyjść, wziąć to, wrzucać do odpowiednich pojemników. Naprawdę, świetna przygoda. Z PSZOK-iem. Ubrania to są jedyną rzeczą, którą chomikuję. Nie chomikuję nic innego. Żegnam się bardzo szybciutko i też czasami jest z tym problem, bo potem szukam. Natomiast ostatnio zeszłam do naszej piwnicy w bloku. To, co mój mąż chomikuje, to już jest przegięcie. Tam znajdziemy wszystko. Wszystko, co ja wyrzucałam. No mam problem z chomikowaniem ubrań. A dlaczego? No dlatego, że myślę, że jeszcze do nich schudnę. Mm. Śmieszne w ogóle. Mąż zostawił wszystko, co ja wyrzucałam. To zabawne, czyli nawet nie powiedział, że to wyciągnął ze śmietnika, jak tylko zauważył. A z drugiej strony te ciuchy. Mhm. Ja już przestałam to robić, ale przez całe lata to robiłam, że ja jeszcze do nich schudnę. Rzadko się zdarzało, żebym do nich schudła, więc już sobie przestałam robić takie nadzieje i stwierdziłam, że nie. Ale ubrań rzeczywiście nigdy nie wyrzucam, tylko oddaję. Mhm. Oddaję albo do tych pojemników, które są rzeczywiście na ubrania, albo zupełnie gdzieś tam inaczej kombinuję i znajduję kogoś, kto akurat ubrań potrzebuje w takim rozmiarze. Uciekła mi myśl. To ja już mówiłem o tym, tak? Z ubraniami dla mnie największym zaskoczeniem była kiedyś rozmowa z Sercem Miasta, czy organizacją pomagającą ludziom w kryzysie bezdomności, jak oni powiedzieli mi, że chcą garnitury ode mnie. I to było coś, co było dla mnie największym szokiem otwierającym klapkę, że można to robić, że oni chcą pomóc wyjść z bezdomności, a nie utrzymywać ludzi w bezdomności. Druga rzecz, którą nie stosuję, ale jest dla mnie takim protipem, to kiedyś miałem w Hera on Air rozmowę z architekt porządku, która mówiła, jak organizować się i usuwać zbędne rzeczy, i powiedziała taką metodę, jak masz na półce poukładane t-shirty, to połóż kartkę albo nie wiem, kartonik z datą. I daj sobie na przykład 6 miesięcy albo 12. I po tych 12 miesiącach weź, do którego momentu ta kartka doszła, mhm, i wyrzuć wszystkie, które były poniżej. Mhm. Bo to znaczy, że jak tę kartkę położyłaś wysoko, no to jak wcześniej wyciągałaś, nie wiem, czarny t-shirt, tego wyjęłaś, najprawdopodobniej po praniu położyłaś na kartkę. Więc wszystkie rzeczy, które przez ten rok wyjęłaś, świetne, są powyżej tej kartki, która jest linią odcięcia. A to, co poniżej, znaczy, że było nienoszone. A to, co poniżej, znaczy, że przez rok było nieruszone, w związku z czym już na bank możesz znaleźć nowego właściciela. Czyli jeżeli nie chce ci się podejmować tej trudnej decyzji, bo to jest diabelnie trudna decyzja, tak? Znaczy wyłożyć wszystkie t-shirty na przykład na łóżko i składając je, zastanawiać się, czy jeszcze będziesz nosił, czy nie będziesz nosił. No kurczę, no jak patrzę, mm-hmm, na swoją, nie wiem, koszulkę z koncertu Stinga, no to wiadomo, że ją będę nosił, mimo tego, że jej przez ostatnie 3 lata nie założyłem, ale przecież jest taka świetna, jest tam tyle wspomnień, że ho, ho. Znajduję ją tylko wtedy, kiedy robię porządek w szafie i wtedy sobie przypominam, że ona tam jest. W związku z tym
To jest najprostszy, że to samo można sobie podjąć decyzję, że nie wiem, jak masz wiszące koszule na przykład, to też sobie powieś pionowo kartkę i powiedz tylko, że zasada jest taka, że nowe wieszasz z prawej strony i świetne. Później wszystkie, co są, znaczy nowe, w sensie po wypraniu i te, które nigdy się nie zmieniły swojej lokalizacji z lewej na prawą, znaczy, że przez ostatni rok nie były noszone, w związku z czym można je usunąć. Dla mnie to jest najprostsza rzecz, bo faktycznie dla mnie w przydasiach najtrudniejszy moment to jest usiąść i zastanowić się, która z tych rzeczy się przyda, ponieważ wszystkie one leżą nieużywane od dawna, to o wszystkich masz takie same wyobrażenie, że się przydadzą, mm-hmm. czyli hipotetyczne. Mm-hmm. A tak to masz taki naprawdę prawdziwy proof of concept, znaczy zweryfikowanie, nosiłeś czy nie, przydało się czy nie. Tak? Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdybym miał, nie wiem, posprzątać swoje tutaj tysiące skrzyń z różnymi gratami, to powinienem tylko sobie założyć dwie nowe skrzynie i powiedzieć, że zostają tylko te rzeczy, które w ciągu roku przełożyłem ze starych skrzyń do nowej. I wszystko, co było w starych, znaczy, że przez 12 miesięcy było nieużyte, w związku z czym można usunąć. Ale kto by się do tego przyznawał? Hej Agnieszka, hej Wojtek. Co do tematu zbieractwa, niestety, dopadła mnie ta przypadłość, ale to chyba z pokolenia na pokolenie. Mój mąż mówi za każdym razem, kiedy chowam coś, co się przyda, że jestem kustoszem muzeum rzeczy zbędnych w domu, ale muszę przyznać, że nieraz w tym muzeum rzeczy zbędnych znajdują się rzeczy, które dostają second life i bardzo się nam przydają. Także po 15 latach małżeństwa mój mąż już chyba się do tego przyzwyczaił, a ja nadal zbieram. Chociaż przy ostatniej przeprowadzce musiałam trochę zmniejszyć swoją kolekcję. Pozdrawiam was serdecznie i gratuluję wspaniałego podcastu, dobrej rozmowy. O, dziękujemy. Ojej. Pięknie dziękujemy. No cóż, no nadal zbierasz. Zmieniła się, być może zmniejszyła się trochę skala zbieractwa, bo mieszkanie mniejsze. No faktycznie, ja podziwiam niektórych ludzi, którzy nie mają swojego mieszkania, tylko tak jak ja wynajmują i wynajmują mieszkania umeblowane, co oznacza, że tam panuje jakiś styl określony już, prawda? No to ty się musisz tam wpasować w zasadzie ze swoimi rzeczami, które masz. Nie umiałabym tak, bo moje rzeczy takie ulubione pewnie by tam nie pasowały. Stąd ja mam bardzo twardy orzech do zgryzienia za każdym razem, kiedy muszę się przeprowadzić, no bo ja muszę szukać mieszkania, które jest puste. W Polsce to jest dosyć niepopularne. To jest taki bardzo amerykański styl wynajmowania mieszkań. Amerykanie wynajmują mieszkania puste, meblują je sobie i mieszkają tam po 20 lat. U nas trochę tak nie jest, bo to nie wiem, synowi będę przepisywała mieszkanie, a to sprzedam, a to coś tam. No i rzeczywiście od czasu do czasu trzeba się przeprowadzić. Ale nie wyobrażam sobie właśnie, żeby nie mieć tych swoich gratów, a mam ich tyle, że powiem ci, że moja ostatnia przeprowadzka prawie mnie zabiła, naprawdę. W takim sensie mentalnym, że jak ja zobaczyłam, ile ja mam rzeczy, ja naprawdę bardzo wielu rzeczy przy tej przeprowadzce się pozbyłam. Ogromnej ilości rzeczy. Ale i nawet sobie tak obiecywałam, że teraz idę w minimalizm. To znaczy postaram się, żeby na moich komodach nic nie stało. Niech tam stoi lampka, ale już nie durnostojka. Ale nagle okazuje się, że ja sobie przywożę z jednej podróży, na przykład z Afryki, przywożę sobie zajebistego drewnianego słonia. Z innej, z Tanzanii na przykład przywiozłam sobie żyrafę. Z innego afrykańskiego kraju znowu jakiegoś tam żółwia. I to wszystko to jest część mojego życia. Jak spojrzę na ten przedmiot, on mi coś przypomina, jakąś przygodę, jakieś coś fajnego, coś miłego. I nie umiem. No i nie umiem. I naprawdę staram się, żeby tam był względny porządek i żeby to nie było takie, wiesz, że tam nie ma gdzie szpileczki wcisnąć. Ale rzeczywiście u mnie jest masa rzeczy. Staram się nie obwieszać ścian. To jest taki mój... Takie postanowienie, powiedzmy, na to mieszkanie, w którym teraz mieszkam od roku. Staram się nie obwieszać ścian. Na razie mi to wychodzi, chociaż z sypialnią jest trudno. Ostatnio dokupiłam koguta. No tak, ale ja myślę, że trochę ty mówisz o takich przydasiach sentymentalnych. Jest mnóstwo przydasiów też funkcjonalnych, tak? Znaczy
jak patrzę na przykład z dziećmi, to jest taki duży problem, tak? Znaczy, że jak patrzę sobie, jak mieliśmy pierwsze dziecko, no to w naturalny sposób po nim wszystkie rzeczy zostawały, no bo planowaliśmy mieć drugie, tak? Po drugim już wiedzieliśmy, że trzeciego nie chcemy mieć, ale dalej jakby te rzeczy, wiesz, zostawały, bo przecież były dobre. I dopóki są to takie rzeczy, które, nie wiem, koleżanki mojej byłej żony chciały brać, no to tam się wszystko jakby bardzo ładnie rozeszło i było super, ale jak sobie na szczęście się nie muszę tym patrzeć, ale na przykład, nie wiem, ilość samochodów zdalnie sterowanych, tak? Znaczy dzieci się bawiły, przestały się bawić i to jest ten moment, kiedy natychmiast trzeba podejmować decyzję. Od razu post, hej. Do oddania. Do oddania. Mój syn się przestał bawić, już szuka kolejnej zabawki. Chętnie oddamy, znajdziemy drugie dziecko, które się będzie bawiło, no bo te rzeczy też jak leżą, to się psują. Mm-hmm. Tak? To już nie są zabawki, które są sprzed 50 lat, kiedy można było odgrzebać starą zabawkę i, nie wiem, puszczać bączka, który dalej działa. Tak? Znaczy, jakby duża część tych rzeczy się po prostu niszczeje od samego tego, że leży, tak? I to jest chyba coś, co jest szalenie istotne. Jakieś miałem taką obietnicę, kiedyś sobie zrobiliśmy z Karoliną, a propos ubrań, że jak będziemy chcieli sobie kupić nowe coś, to musi być jeden za jeden, tak? Znaczy, że chcesz nową koszulkę? Starą wyrzuć. Trzymacie się tego? Już nie. A jaki, przypominasz sobie na przykład najdziwniejszy swój przydać, jaki kiedykolwiek znalazłeś? Bo ja właśnie sobie uświadomiłam, że najdziwniejszym takim przydasiem było 8 kijów do szczotki. Kojarzysz takie drewniane kije, które mają na końcu taki gwincik i to tam wkręcasz. I ja 8 takich kijów znalazłam w swojej piwnicy, kiedy się przeprowadzałam. Prawdopodobnie pozostałość po byłym mężu. Za cholerę nie wiem, do czego mu to było. To ja 2 takie wielkie pudła Ikei bidonów. Bidonów? Bidonów. Bardzo prosta rzecz. Był taki moment w moim życiu, że dość długo uprawiałem triatlon. I to jest też tak często, że jak idziesz na zawody, to dostajesz w pakietach startowych właśnie bidony od sponsorów. No tak, się mnoży. I te wszystkie rzeczy jakby gromadzisz. Ja wiesz, nieużywane, nowe bidony wracałem do piwnicy, do pudła i jest. I to jest coś, co... No, to był szok. Znaczy, jak Karolina zobaczyła, bo ja to oczywiście tutaj przywiozę, otworzyła kiedyś to pudło i powiedziała, co tu jest. No ja mówię, świetne bidony. Ale mówię, ty, kiedy ich ostatnio zużywałeś? Prawdopodobnie zawsze nigdy, no bo one są nowe i tutaj tylko trafiały. I to jest jedna z tych rzeczy, które też wystawiliśmy przed dom. I też poszły. Poszły momentalnie. Znaczy też pamiętaj, że wystawiliśmy to latem, tak? Więc myślę, że sezon rowerowy w pełni. Mm-hmm. Więc wszyscy sobie je tam pobrali, rozdysponowali i mam nadzieję, że dalej się tym cieszą. Gadżety firmowe. Ja już od jakiegoś czasu tę cechę mam. Znaczy, drodzy klienci, nie obrażajcie się na mnie, ale na wszystkich eventach, na których się pojawiam, jak mi dają torbę z gadżetami, to ja już mówię nie, dziękuję, jakby nie zabieram, bo wiem, że jakie nie daj Bóg wprowadzę do domu, no to one od razu trafią do szafy z przydasiami. Tak. Tak? Znaczy... No chyba, że jest to ładna, przydatna torba płócienna. To wtedy biorę chociażby dla tej torby, których mam, wiesz ile. Domyślam się. I to mi też przypomina moment, w którym się przeprowadzałam i musiałam opróżnić piwnicę w poprzednim mieszkaniu. Poprosiłam o pomoc moich mazurskich przyjaciół i przyjechali. Marceli nie komentował. Znaczy on co mu się powiedziało, to jedzie z nami, a to do kosza. To on po prostu nosił. A Magdalena? Magdalena patrzyła mi głęboko w oczy, co coś znalazła i tak, kurwa, serio? Serio masz coś tak? Powiesz mi, po co to trzymasz? I na przykład tego typu pytanie zadała mi, kiedy znalazła ogromne pudło, takie naprawdę duże, pełne, poskładanych w idealną kosteczkę reklamówek, toreb foliowych, toreb płóciennych, woreczków strunowych, folijek. Mhm. Wiesz co, kiedyś jeszcze Ikea nawet zrobiła przecież specjalny taki kosz przyklejany do drzwi z takimi dziurkami, gdzie te foliówki, wszystkie takie powiedzmy woreczki jednorazowe wkładasz i to jest łatwo wyjąć, jeżeli do czegoś potrzebujesz. Ale to jest powiedzmy takie, ja teraz dla tych, którzy tylko słuchają, a nie oglądają, no to pokazuję mniej więcej, nie wiem, to ma pół metra, tak? Mhm. I
Jakby no, wciśniesz tam jakąś określoną 15, liczbę, powiedzmy, tak, no. I koniec, tak? A ja miałam cały ogromny karton, przy czym to mieszkało w piwnicy, więc domyślasz się, że jak potrzebowałam torebki foliowej na gwałt, to nie schodziłam do piwnicy i nie szukałam jej tam. Nie wiem, co było w mojej głowie w momencie, w którym kompletowałam taki wielki karton tych wszystkich torebek. Jakieś folie bąbelkowe. A o Jezus, każdy ile w domu ma ja torbę miał... i siatkę na inną siatkę, to każdy wie. Ale słuchajcie, to jest... Nie powiesz mi, że tego nie robisz. Gromadzimy torebki prezentowe. Oczywiście. No kurde, tego jest tyle. Tu od, na butelkę od wina, na taki prezent, na taki. I tylko odrywam te etykietki, jeżeli jest napis, że na przykład tam dla Agnieszki, prawda, albo coś, no to żeby, broń Boże, przez przypadek komuś nie dać dalej, że tam dla Agnieszki. No tego ile miałam. Ale to dobrze. Znaczy ja akurat uważam, że jeżeli to wykorzystujesz drugi raz, to jest super. No właśnie nie wykorzystywałam. To mieszkało w kłopot, jeżeli to mieszka. No dobra. To ja po tej audycji zaproszę cię do nas do kuchni i nawet możemy sobie zrobić z tego jakieś małe story. Pokażę ci, jaką mam szafę na siatki. O matko. Dobrze. Pamiętam. Po nagraniu tego podcastu idziemy do ciebie do kuchni. To się może zdarzyć. Cześć, Anga, z tej strony Karolina. No temat przydasiów to jest oczywiście temat rzeka, bo można o tym gadać i gadać. Są po prostu nawet szuflady na przydasie. Po prostu każdy dom ma taką szufladę na przydasie. Natomiast my z moim partnerem już troszeczkę z tego wyrośliśmy, ale on jeszcze ma jakieś tam zalążki tego, że mu to zostało. I ja już po prostu mu nawet nie mówię, czy jemu to coś się przyda, jak coś znajdę, tylko od razu to po prostu niszczę, wyrzucam. Nawet mu nie mówię o tym. No jest to jakaś metoda, no, bo my naprawdę zazwyczaj zapominamy o takich rzeczach, więc tak na dobrą sprawę to on się nawet nigdy o to nie upomni. Przecież on powie, kochanie, a tutaj kiedyś były takie żółte nożyczki, pamiętasz? Nie, pierwsze słyszę. No i jakby po temacie, no. Ja w ogóle uważam, że taka usługa odgruzowywania domów to jest w ogóle coś totalnie fajnego. Znaczy, jeżeli, bo ja rozumiem, ja mam totalnie świadomość tego, że większa część przydasiów bierze się tylko z tego, że my mamy zaburzone postrzeganie wartości danej rzeczy. Tak. Tak? Jakby ktoś wjechał i absolutnie by zadawał tylko jedno pytanie. Powiedz, do czego ci to będzie potrzebne? Mhm. Nie, że być może kiedyś się przyda. Do czego? Ten kabelek? Dobra. Jakie złącze? Takie i takie. Masz telefona, to złącze? Nie masz. Dzięki bardzo. Mm-hmm. Nie wmówisz mi, że ci się przyda, bo tego telefonów takich, z taką ładowarką już nie produkują, w związku z czym w ogóle oddajesz, tak? T-shirt? Sorry Wojtek, nie nosisz M-ki. Znaczy, widzę, że generalnie jakby trzymanie t-shirtu M-ka jest oszukiwaniem się. Nie zmieścisz się. Idźmy dalej, tak? Mm-hmm. Siatki? Potrzebujesz trzy. Znaczy, dalej rozumiem, że rozsądnym jest chodzenie do sklepu z siatką wielorazową, ale nierozsądnym jest trzymanie w domu 70 siatek po to, żeby liczyć na to, że któregoś dnia z nimi pójdziesz. Tak, wiesz co, staram się chodzić z takimi torbami na zakupy i tak naprawdę kiedyś pilnowałam tego, żeby jedną taką torbę, są nawet takie zwijane do takiej malutkiej saszetuni, prawda? Że to nie zajmuje dużo miejsca, to jest lekkie, potem to rozwijasz, jest na zakupy. Zawsze pilnowałam tego, żeby. Ze dwie były w samochodzie, ze dwie były przy wyjściu z mieszkania i w każdej torebce albo plecaku, który zabieram ze sobą, żeby też była po jednej. No i zgadnij co? No nichu. Nic. No nie. No ja mam 70 toreb w domu, potem idę do Żabki, rozumiesz, i jestem na siebie wkurwiona, bo oczywiście czytam do Biedronki, wychodzę z takim naręczem wszystkiego, bo nie będę kupowała normalnie dodatkowej torby, ale wiesz, tu mi się zbiło, no przecież ostatnio też zbiłam piwek, byłam chora, robiłam sobie grzane piwo z sokiem malinowym. No przecież, no wiesz, no wypadło mi z rąk, normalnie puszka mi wypadła z rąk, wiesz, wiesz, wszystko się rozten, no bo nie wzięłam torby, szkoda mi było, już powiedziałam, nie będziesz lambadziaro wydawała więcej pieniędzy na kolejne torby, które się będą kumulowały, potem ich znowu nie będziesz brała, więc weźmiesz to wszystko w łapę. No to wzięłam to wszystko w łapę, ale tego było za dużo, więc mi powypadało z łap, no i się potłukło. No. Setka wódki, która była do tego, żeby z pieprzem ją wypić, też się potłukła, także ostatecznie musiałam polegać na witaminie C. Witajcie.
temacie przydasi. Przydasie miał mój dziadek, miał mój ojciec, miałem ja. W momencie rozwodu moje przydasie przejęli znowie. Ja tworzę nowe przydasie. Cieszyłem się, jeżeli coś się z tych przydasi przydało. Dzięki. Pozdrawiam. No i to jest piękne, bo to niestety najgorsze jest to, że to naprawdę przechodzi z pokolenia na pokolenie. I ja się uczymy od rodziców. Ja to widzę, że ja już dokładnie przygotowując się do tego odcinka, wszedłem do pokoju mojego syna i zobaczyłem, że u niego jest dokładnie to samo. Znaczy, że jak on, nie wiem, wyprosi na gwiazdkę w prezencie nową klawiaturę do komputera i dostanie tą nową klawiaturę do komputera, to zamiast powiedzieć sobie, dobra, to starą sprzedajemy, nawet jeżeli mamy ją sprzedać za 10 zł, tak, to ją sprzedajmy tu i teraz. To nie. Odpinamy ją, wrzucamy do szuflady z hasłem kiedyś się przyda i się nigdy nie przydaje. Akurat jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, a dokładnie laptopy i komputery, to był dla mnie jeden z najbardziej fantastycznych momentów, czyli początek COVID-u, kiedy wielu moich kolegów, akurat mam tą przyjemność, że znam dużo ludzi z IT, zaangażowało się w przygotowywanie sprzętu dla dzieci, które potrzebują sprzęt do nauki w lockdownie. I oni tylko pisali, kto ma stare komputery, my je zregenerujemy, naprawimy i rozdamy i będziemy dalej ten. I byłem najszczęśliwszy, że mogłem otworzyć szafę, w której były stare laptopy i powiedzieć, teraz wjeżdżam cały na biało, mogę je komuś oddać. No bo co robisz? Kupujesz nowy komputer sobie, no bo stary już był tak wolny, że się nie dało na nim pracować. Za ten stary możesz go pewnie sprzedać za grosze przy jakimkolwiek wysiłku. Nie chce ci się tego robić. Potem trochę wstyd. Później sobie dokładnie myślisz, jak mi się ten nowy zepsuje, to będę miał awaryjnie ten drugi. No i leży później za szafą. Zastanawiałam się, wczoraj odgruzowując piwnicę z moim przyjacielem, który mi pomagał, zastanawiałam się, w jakich okolicznościach mogłyby mi się przydać te niektóre rzeczy, które tam były. Na przykład łopata do odśnieżania. Przecież ja w życiu domu nie miałam, no nie? Jakby ja nigdy nie odśnieżałam łopatą niczego, bo nigdy nie musiałam, a mam 46 lat, czyli trochę na tym świecie żyję. I mało tak sobie tego, pomyślałam, niestety jest globalne ocieplenie i jest coraz mniej śniegu. Mniej do odśnieżania. I tak sobie pomyślałam, że może jakby była, wiesz co, jakaś apokalipsa, wiesz, zombie, nie? Jakiś, nie wiem, ludzie by pomarli, zostałabym tylko ja i na przykład sąsiadka. I nie wiem, i jakieś armagedon... Co byś zrobiła z tą sąsiadką, tą łopatą? Czekaj. Jakiś armagedon pogodowy, rozumiesz, że nie byłoby na przykład kogoś, kto odśnieża zazwyczaj ulicę. Musiałbyś... Ale rozumiesz, zaczęłam myśleć jak debilka o takich ekstremalnych sytuacjach, które mogłyby się przytrafić, że taka łopata mogłaby mi się przydać, wiesz. Że nie miałabym nikogo do pomocy, bo by nie było ludzi na świecie, tylko ja i walczyłabym o przetrwanie. No to nie? Może nie wyrzucaj tych trzech opon, bo one też się mogą wtedy też przydać. Moim zdaniem te trzy opony na pewno... To jest przerażające, ale to moim zdaniem niestety przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mój tato jest takim typowym przydasiem. On to nagromadził tyle po dziadku rzeczy, że tam jakbyśmy weszli, to nie wiem, czy byśmy przez miesiąc się stamtąd wygramolili. Najpierw dziadek gromadził, teraz właśnie gromadzi tato. Tam można znaleźć od jakichś starych skórzanych pasków, po jakieś elementy, pewnie jest wojenne, po nawet stare powyginane gwoździe, które stwierdzali obydwoje, że zawsze się naprostuje i zawsze się przydadzą. Kurde, nigdy w życiu nie naprostowałam gwoździa, ale to może dlatego, że ja mam dużo gwoździ w domu w każdym rozmiarze, bo zawsze się przyda inny. Ale rzeczywiście znam takich ludzi, którzy naprostowaliby gwóźdź i by go ponownie użyli. I znowu, ja pamiętam, faktycznie mój świętej pamięci dziadek prostował gwoździki. Mało tego, to był jedno z cudowniejszych moich wspomnień z dziadkiem, jak razem to robiliśmy. No ale kurczę, to To jest piękna forma recyklingu, naprawdę. Tylko to były czasy, w których nie dało się kupić gwoździ, to po pierwsze. Tak nie można było pójść do sklepu i kupić gwoździe. Większość było z recyklingu w rozumieniu, nie wiem, gwoździe wyciągałeś z czegoś innego, wkładałeś je do... Teraz sobie dokładnie uświadomiłem, do metalowego pudełeczka. Ostatnio Karolina znalazła skitrane pudełeczka po cygaretkach, takie metalowe, w których ja mam do nich sentyment, no bo one wyglądają dokładnie, no są takie same, jak w mój dziadek w takich pojemnikach trzymał gwoździki. Ona mnie spytała, Wojtek, czy możemy je wyrzucić?
Ja powiedziałem, nie, to są świetne pudełeczka. Normalne, porządne, metalowe pudełeczko na cygaretki, w związku z czym nie dajemy prawa sobie do wyrzucenia. To jest straszne. To jest naprawdę, jak sobie o tym rozmawiamy teraz, to jak ja bym sobie przeliczył wartość metra kwadratowego tego domu, w którym jesteśmy, za którą płacę miesięczny hajs. I to jest chyba dobre takie ćwiczenie, które powinienem zrobić. Czyli ile jest łącznie metrów, ile płacę łącznie miesięcznie za ten dom, ile z tych metrów jest zajętych przydasiami. I jakby do mnie to dotarło, to chyba bym się wkurwił. Że twoje przydasia mieszkają tu za frigo. One nie płacą czynszu, a są, wiesz, zajmują naprawdę całkiem sporo powierzchni. I to, co ty mówisz, niestety najgorsze w tym wszystkim jest to, że im więcej masz powierzchni, tym więcej, tak? Ja faktycznie przeprowadzając się z poprzedniej firmy, już część rzeczy nie chcieliśmy tutaj przywozić, to podjąłem decyzję, że je wywiozę do magazynu Les Mes, co jest kłamstwem, tam nie ma mniej bałaganu, tam jest więcej bałaganu. I od 3 lat płacę miesięcznie za skrytkę, w której trzymam rzeczy, których nie widziałem od 3 lat. Ja tam od 3 lat nie byłem, czyli równie dobrze dzisiaj naprawdę tam mogę wysłać kontener, który mógłby wjechać i wyrzucić wszystkie z tamte rzeczy, ale to jest jedyna możliwość. Znaczy nie ma szans, żebym ja tam pojechał i uprzątnął te rzeczy, bo będę otwierał, nie wiem, stary flipchart, albo stary roll-up, albo drukarkę, która leży tam od 3 lat i zawsze na nią spojrzę i powiem, co? Przyda się. Przyda się, przecież nie będę wyrzucał, tak? Znaczy, to jest dobra drukarka. To jest dobra drukarka. To, że od 3 lat tam leży, to w ogóle pod tym względem cudowne są jednakże te programy w Stanach, wojny magazynowe, tak? Gdzie ludzie licytują. Tak. Gdzie trafią, co znajdą i tak dalej. Zawsze się zastanawiam, skąd oni biorą te magazyny. Czy to są magazyny, które znajdują po śmierci, tak, że właściciel jakby już zszedł i trzeba go zlicytować? Czy ktoś faktycznie podejmuje taką decyzję, że mówi, dobra, bym teraz zadzwonił takiego Les Mes i powiedział, hello ziomki, za 500 zł sprzedam swój magazyn. A wy możecie go sobie dalej wystawić na licytację i ktoś wejdzie i trafi i uzna, że albo przepłacił, albo było okej, bo to jest niesamowite. My naprawdę, ta rozmowa niestety jest dla mnie dość przykra, bo ona mi uświadamia, jak gigantyczną ilość mi niepotrzebnych rzeczy, które mogłyby być potrzebne innym osobom, gromadzimy. Problem polega na tym, niestety również moim zdaniem dzisiaj, że rzeczy są po prostu za tanie. Tak? Znaczy, tak, że wszystkie sklepy z gównami, za przeproszeniem, których jest gigantyczną ilością. Są takie sklepy, które są dla mnie dramatycznie złe, typu, nie wiem, Action lub cokolwiek, w których są tak tanie gówna. Naprawdę, kochasz? Ja nienawidzę tych miejsc. Kocham. One mnie przerażają. Sztuczny żywopłot ostatnio sobie kupiłam. Widzisz, ale rozumiesz, w samej nazwie sztuczny żywopłot jest już jakiś zgryz. Ale no, kupiłam tak. No i to są takie miejsca, które nas właśnie dokładnie doprowadzają do tych przydaci, bo idziesz i kupujesz rzeczy, które są tak tanie, że cię nie boli, tak, że kupisz sobie 16, nie wiem, śrubokręt za 2,50 i to powoduje, że jedną z moim zdaniem ważniejszych rzeczy, która sprawia, że jestem w stanie się pozbywać nowych rzeczy, to jest faktycznie, jak kupuję sobie rzeczy wysokojakościowe. Tak? I to jest na przykład moja skrzynka narzędziowa. To mogę powiedzieć. Znaczy, w momencie, w którym kupiłem sobie wysokiej jakości narzędzia, to na te wszystkie, które przez lata się gromadziły, to jakiś śrubokręt, to jakiś komplet śrubokrętów zdekompletowanych, to jakieś kombinerki stare, tak sobie na nie spojrzałem i powiedziałem, mogę was wszystkie oddać, w rozumieniu wystawić, ktoś sobie je zabierze, a mój nowy, ładny komplet zastąpi was. Cześć, świetny temat wybraliście. Temat przydasi jest mi bardzo dobrze znany. Mojej żony dziadek ma w garażu 1 000 000 przydasi. Od desek, listewek, śrubek, kabli, gipsów, no wszystkiego po prostu ma w tym garażu. I zawsze wszystko się przyda. Już kilka razy próbowaliśmy mu
wyczyścić ten garaż, to była obraza majestatu. Uważam, że to ma sens, jeśli, nie wiem, w pudełku na przykład trzymam dosłownie garść śrubek albo kołków, które się przydadzą, bo no rzeczywiście obraz powiesić, czy jakąś szafkę, okej. Ale jeśli potrzebuję czegoś więcej, typu potrzebuję kupić farbę czy jakiś materiał do remontu, to kupuję tyle, ile potrzebuję, resztę wyrzucam, no bo to trzymane długo w garażu to albo niszczeje, albo po prostu klej zwiąże, czy farba się zważy i tak pójdą do kosza, więc bez sensu jest zagracać sobie garaż. Ale najlepsze jest to, jaką dziadek ma satysfakcję, kiedy potrzebuje czegoś i nagle to wyciągnie, na przykład jakiś stary kij odmiotu i mówi, a widzisz, jakbym wyrzucił, to byś nie miał. I to jest taka niekończąca się opowieść. To ładne. Twój kij odmiotły. Ale tak jest. Znaczy, największy problem tych przydasiów jest to, że raz na jakiś czas się coś przyda. Ja naprawdę dalej uważam. I teraz naprawdę to jest taka moja refleksja, że z perspektywy finansowej, gdybym był w stanie wystawić swoje rzeczy hurtowo, tak? Czyli powiedzieć, hej, oddam wszystkie swoje przydasie, nie wiem, za 800 zł, wszystko, po kolei jak leci, to myślę sobie, że te 800 zł byłoby wystarczająco dużo, żebym wszystkie te pojedyncze rzeczy, które przez kolejne 15 lat być może się raz na jakiś czas przydadzą, wykorzystał tylko na to. Żeby je kupić, odkupić i sobie. I odkupić, tak? Kłopot tylko polega na tym, że większość przydasi jednostkowo mają bardzo, bardzo małą wartość, więc nie chce nam się nawet robić porządku w rozumieniu. Wystawmy to na OLX, Allegro, Targ Staroci. Ale ten słuchacz powiedział taką śmieszną rzecz jedną, która mnie uderzyła. No, że warto mieć jedno pudełeczko, tam będzie garść śrubek, no bo wiadomo, obraz powiesić. Jak my często w życiu obraz wieszamy. No nie, to też jest takie jasne, no gwoździe przydają się do bardzo różnych rzeczy, ale jak my często obrazy wieszamy, wiesz. No i... To ja myślę, że w ogóle generalnie to jest też taka historia, która jest nam wrzucona przez pryzmat tego, czy my umiemy coś robić samodzielnie, czy nie. I myślę, że to jest akurat duża różnica, wiesz, bo myślę sobie, że jakbym pogadał z moim bratem, który ma absolutnie dwie lewe ręce. I od zawsze tak miał. Nie wiem, czy on ma je naprawdę, czy on po prostu kiedyś tak uznał, że to jest najlepszy sposób, żeby go o nic nie prosić. Jego faktycznie nigdy o nic nie prosił związanego z tym, żeby, nie wiem, coś naprawić, zrobić, jak składają, nie, meble IKEA, to do mnie dzwonią, żebym przyjechał im złożyć, bo on po prostu nie umie tego zrobić. Absolutnie. On, w związku z tym nie musi mieć narzędzi. No po co narzędzie komuś, kto nic nie umie zrobić? I tak dalej. Ja niestety faktycznie, ponieważ zawsze uwielbiałem majsterkować z dziadkiem, z ojcem, sam, później z dziećmi swoimi. I ja mam talent, umiem robić większość rzeczy. To studia jest na przykład, wszystkie rzeczy sam zrobiłem. I mi to sprawia gigantyczną radość. I to chyba powoduje, dlaczego coś przechowujesz, czy nie. Tak? Znaczy, jak dokładnie bym spojrzał na, nie wiem, tasiemki, sznurki, gwoździe, śrubki i by spojrzał na nie mój brat by widział tam złom, który jest kompletnie do niczego niepotrzebny, w związku z czym wyrzućmy, bo i tak trzeba będzie zamówić fachowca, a fachowiec jak przyjedzie, to na pewno będzie miał. A jak jesteśmy z tego pokolenia, że mężczyzna w domu to musi być złotą rączką, to im bardziej jesteś złotą rączką, tym bardziej trzymasz niestety. I tak samo moim zdaniem jest z kobietami, tak? Im bardziej umiesz zrobić rzeczy, na przykład, nie wiem... To prawda. ...związane z szyciem, szydełkowaniem pozostałym, tym bardziej będziesz gromadziła niepotrzebne szpulki. Po co komu szpulki starej wełny? No wełny nie, ale rzeczywiście mam nici, mam igły, mam wkrętarkę, mam... To wiemy. Mam całą skrzynkę narzędziową, w której jest totalnie wszystko, co może mi być potrzebne. Imbusy, klucze francuskie, no tam wszystko jest naprawdę. I ja sobie rzeczywiście radzę i to jest fajne, bo ja mam satysfakcję, kiedy zrobię coś sama. To nie jest tak, że ja chcę oszczędzić na tym fachowcu, który przyjdzie, musiałabym mu zapłacić stówę za coś tam, no nie? Teraz na przykład przymierzam się do wymiany baterii w zlewie w kuchni i myślę, że to dźwignę i że wymienię to sobie sama i że będzie okej. Więc to sprawia satysfakcję, ale do tego rzeczywiście trzeba mieć narzędzia.
Mhm. No i teraz na pewno w twoich przydasiach gdzieś pojawi się taśma uszczelniająca albo konopie i generalnie... No ale oczywiście, że tak. No. Słuchaj, ale w ogóle wiesz, szara taśma, no nie? Duct tape i te sprawy. Taśma dwustronnie przylepna. Taśma dwustronnie przylepna jest dla mnie czymś, czym dla większości ludzi są trytytki. Znaczy, generalnie na taśmę dwustronnie przylepną trzymało się pół mojego mieszkania, jak mieszkałam na studiach. Ja nawet wykładzinę PCV do lamperii przykleiłam, żeby mieć ładniej, bo nie stać mnie było na płytki ani na żaden inny sposób odświeżania łazienki, to na taśmę dwustronnie przylepną przyklejałam wykładzinę PCV do lamperii. Hmm? To jest wspaniała rzecz, nie wyobrażam sobie nie mieć. Oczywiście ja z taśmy dwustronnie przylepnej w tej chwili korzystam może raz w roku, ale ona zawsze jest, bo zawsze może się przydać. Mhm. No. To na przykład w kategorii takich małych zagadek teraz i różnych przydasiów. Na przykład jak widzisz ten stół, na którym siedzimy, dla tych, którzy oglądają nas, to widzą. Ci, którzy nie, on ma to dość taki charakterystyczny kształt trapezowy po to, żeby też łatwiej się nas nagrywało. Wiesz, że mam drugi taki mniejszy, który trzymam za kotarą, bo może się przyda. Bo kiedyś na wypadek, gdyby któryś gość wszedł tutaj, zaczął tańczyć na stole i go zarwał? To jest nieprawda, bo kiedyś faktycznie miałem mniejsze studio i miałem mniejszy stół zrobiony, bo jest zrobiony na wymiar, jest jakby zamawiany u stolarza, więc miałem mniejszy. Później miałem większe studio, więc miałem większy. No i jakby ten mniejszy nigdy nie został usunięty, no bo... A kto wie... Ja ci przypomnę, że ktoś z twojej rodziny trzymał swoją płytę nagrobną za telewizorem. Świętej pamięci dziadek, no ale ona się akurat przydała. To jest rzeczywiście rzecz, która przynajmniej raz w życiu. Chociaż nie w życiu się rzeczywiście przydaje, ale stół, no dobrze, no masz, no może się przyda. No. Może nie tak. Jesteśmy w stanie się odgromadzić, moim zdaniem, ale was zachęcamy do tego, żebyście w komentarzach wysyłali, jakie wy macie najdziwniejsze rzeczy. I przede wszystkim szukajcie teraz starych aparatów telefonicznych, które po prostu zanieście do punktu T-Mobile. Bo nagle okazuje się, że przyda się, mogą robić dobro. Tak. Tak. Wrzucajcie tam. Pamiętajcie, tylko komórki, tak? Nie telefon stacjonarny taki z kablem. To nie o to chodzi, tylko o komóreczki. A T-Mobile zrobi z tym coś pożytecznego, czyli jeżeli zbierze wystarczającą liczbę tych telefonów, to również przeliczą to na określoną kwotę i wesprą szlachetną paczkę. Więc to jest akurat fajne. A oprócz tego dołączajcie do grupy Dobra Rozmowa. I teraz jest wyjątkowy moment, dlaczego warto dołączyć, bo w najbliższych dniach powiemy wam, kiedy możemy się spotkać na żywo. Tak. O tak. Mamy w planach spotkać się z wami i w grupie Dobra Rozmowa poinformujemy, gdzie będzie spotkanie z nami na żywo, czyli podcast nagrywany z udziałem publiczności i mam nadzieję, że do nas dołączycie. I to jest świetny moment, żebyście dołączyli. Grupa Dobra Rozmowa na Facebooku. Tam się dowiecie, gdzie i kiedy będziemy nagrywali podcast na żywo. Mam nadzieję, że z wami. To co? To ja chyba pojadę do domu. Znaczy najpierw zajrzymy do twojej kuchni, potem pojadę do domu i wyciągnę z samochodu te wszystkie rzeczy, które przywiozłam sobie z Łodzi, z piwnicy. Bo może mi się przydadzą tu w Warszawie. I schowasz je do jakiegoś fantastycznego miejsca na przydasie. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Zapraszajcie znajomych do tego, żeby też dołączali do słuchaczy Dobrej Rozmowy. Dzięki. To był podcast Dobra Rozmowa. A Dobrej Rozmowy słuchaliście dzięki T-Mobile Polska.